Witam Was z Nadarzyna, gdzie odbywa się Electronics Show. Zaraz wejdziemy na stoisko Dreamy i pokażę Wam technologię, jakie ta firma tutaj zaprezentowała. A jest tutaj na co patrzeć, bo oprócz robotów sprzątających znajdziemy m.in. A zresztą, nie będę Wam mówił. Zapraszam do materiału. Zacznijmy od odkurzacza pionowego, który był nowością na targach Electronics Show. Dreamy Z30 zrobi niezłe porządki, choć wygląda niepozornie, zachowuje ten minimalistyczny look, który Dreamy stosuje w swoich produktach i jest sprzętem na pewno niepozornym, natomiast jeżeli mamy moc ssania na poziomie 310 RW w odkurzaczu pionowym, no i z mojej perspektywy najważniejsze było to, że tak naprawdę ten potwór był w stanie odkurzyć praktycznie wszystko, tylko trzeba było mu otworzyć odpowiedni otwór, żeby wchłaniał te większe rzeczy, bo można tutaj na przykład taki otwór zamknąć i wtedy tych większych rzeczy nie wchłania, no to jeżeli to wszystko odkurzał i robił to naprawdę na dobrym poziomie, to ta moc jest duża. No i Dreamy Z30 jest klejnotem w koronie tego producenta, nie mogło zabraknąć więc sztandarowych rozwiązań, wśród nich inteligentnego algorytmu, który wykryje, z jakim kalibrem brudu odkurzacz ma do czynienia, a następnie dobierze do tego adekwatną moc. Jeśli jednak nie mamy zaufania do takiego rozwiązania, choć po moim teście uważam, że działało ono całkiem dobrze, możemy samodzielnie przełączać się między parametrami mocy. Do odkurzacza pionowego udało się też zaimplementować wymienne szczotki, wśród nich narzędzie z funkcją usuwania sierści zwierząt, jednocześnie ssące i szczotkujące. Jest też główna szczotka, którą zaprojektowano tak, by nie wplątywały się w nią włosy. No i oczywiście da się odczepić długą rurę, pracować na mniejszym dystansie, mamy też podświetlenie i to podświetlenie jest kolorowe, więc trochę lepiej widać te rzeczy. No i mamy tutaj też filtr, który nie przepuszcza cząsteczek powyżej 0,1 mikrometra, a to wszystko przy czasie pracy do 90 minut i z czytelnym ekranem LCD. Nieco inaczej wyglądał inny odkurzacz pionowy, Dreamy Z20, i jego możliwości są całkiem podobne, choć tutaj możliwości ssania są nieco mniejsze, bo ta moc wynosi 250 RW. Mamy za to ten sam ekran LCD, podobnie osiągamy czas pracy 90 minut, no i jest oczywiście też inny filtr, żeby jednak odróżnić cenowo te sprzęty. On nie przypuszcza cząsteczek większych niż 0,3 mikrometra. W dalszym ciągu bardzo dobry rezultat, ale myślę, że no jest to jakaś różnica dla tych, którzy faktycznie będą musieli sprzątać najmniej mniejsze drobiny, natomiast jest to też odkurzacz tańszy i myślę, że to będzie miało znaczenie dla części odbiorców. Oczywiście na stoisku nie brakowało innych, także starszych odkurzaczy jak Dreamy Z10 Station, natomiast tego testował Arkadiusz, więc odsyłam Was do tekstu, który jest na stronie. Natomiast ja przeniosę się do tych rozwiązań, które mogą jednocześnie odkurzać i mopować, no bo brzmi to bardzo wygodnie, prawda? No i tutaj były zaprezentowane trzy sprzęty, Dreamy H13 Pro, H12 Pro oraz H12 Dual. Są one cięższe od zwykłych odkurzaczy, ale po pierwsze są zmotoryzowane i poruszają się niemal same po podłogach, więc nie jest tak ciężko nimi poruszać, a po drugie wygodna rączka daje tutaj pewny chwyt. No ich konstrukcje są też bardziej zabudowane, moim zdaniem jest to bardziej estetyczne, może się to bardziej podobać. Natomiast są to urządzenia, które są w takim nowoczesnym stylu. Pojemniki na brudną wodę są zamaskowane na tyle, by nie zwracały na siebie uwagi, ale jeśli coś zwracało tutaj uwagę, to Dreamy H13 Pro z mocą ssania na poziomie 18 000 paskali. To jest bardzo dużo, ale na szczęście odbywa się to bez nadmiernego hałasu, choć oczywiście to sprzęty sprzątające, no hałas jakiś musi się generować. Warto jednak sprawdzić, jak bardzo autonomiczny jest to sprzęt, bo tutaj ponownie mamy do czynienia z algorytmami, które są w stanie wykrywać zabrudzenia i przełączać moc, ale mamy także programy, które włączają czyszczenie gorącą wodą, no i unikamy wtedy sytuacji, w której szczotka zaśmierdnie bez naszej interwencji. I to wszystko przy pracy nawet trwającej 40 minut, a więc myślę, że w większości mieszkań wystarczy to na sprzątnięcie całego lokum. Oczywiście w rozwiązaniach z serii H zastosowano też konstrukcję, która ma zmniejszać wplątywanie włosów i sierści w szczotki. Szczotki są też ukryte za pół przezroczystą osłoną, więc widać, kiedy trzeba je wymieniać albo uprać, a na rączce znajdziemy też przycisk do czyszczenia szczotki. Dla rozwiązania H12 Dual możemy skorzystać z szeregu odkurzających końcówek doczepianych osobno. Przyznaję, z tymi urządzeniami spędziłem najmniej czasu, bo muszę przyznać, że przyglądałem się na gwiazdę znajdującą się w centralnej części tego spektaklu. Oczywiście Dreamy możecie znać z robotów sprzątających, natomiast te roboty sprzątające są różne. Za mną znajduje się ten chyba najbardziej imponujący, Dreamy X40 Ultra.
Dreamy X40 Ultra i tak naprawdę tylko od czasu do czasu powie nam, że pora na wymianę worka albo pora na napełnienie zbiorników wody. Jest to bardzo dyskretny robot, może oczywiście pracować podczas naszej nieobecności w domu, więc jest wtedy jeszcze bardziej dyskretny. Na Electronics Show mogą sprawdzić dwie rzeczy, to jak odkurza i mopuje i jak radzi sobie z omijaniem niezaprogramowanych przeszkód. Z tego pierwszego zadania wywiązał się dobrze, chociaż mało tutaj było mopowania, natomiast więcej odkurzania i tutaj kilkukrotnie rozkruszył płatki, by następnie zebrać je tak na raty, ale to nie jest coś, co nie przydarza się innym modelom. Tak długo jak podłoga na koniec sprzątania jest czysta, tak jestem wyrozumiały. A jeżeli chodzi o omijanie przeszkód, no to gdy wykorzystujesz lidar i rozpoznawanie przestrzeni w 360 stopniach, jak ten robot od Dreamy, no to jest to pestka. Urządzenie jest sprzętem premium, więc oczywiście samo czyści z pomocą detergentu swoje wnętrzności, czyści szczotki, ogrzewa też mopy ciepłym powietrzem, by szybciej wyschły i nie generowały nieprzyjemnego zapachu, a do tego opróżnia robota z brudnej wody i odkurzonych rzeczy. Mniejsze znaczenie mają tutaj pojemności pojemników wewnątrz odkurzacza, bo ten po prostu pojawia się w stacji dokującej zawsze, gdy wyczuje, że to już moment, że więcej nie zmieści. Na dość ekstrawagancki i ciekawy dla oka ruch zdecydowano się w przypadku zarówno padów mopujących, jak i szczotki, bo te wysuwają się w trakcie sprzątania, jeśli wymaga tego dotarcie do krawędzi pomieszczenia. Potem już nie ma litości, bo system ssania 4Max o mocy nawet 12 tysięcy paskali pożera okruchy i sypkie produkty niczym Pac-Man kolejne tabletki na swojej drodze. Jeśli jednak Dreamy X40 Ultra ma mierzyć się z dużą ilością włosów, to możemy dokupić szczotkę TriCut, która ogranicza plątanie tych włosów. No a jeżeli interesujecie się robotami sprzątającymi, to zapewne nie zaskoczy Was, jak powiem, że robot podnosi swoje pady mopujące, gdy ma wjechać na dywan. Nie zdziwi Was też zapewne to, że ma spore koła i podjedzie bez problemu na dywany o grubości do 22 mm. No i oczywiście producent reklamuje też swój system czyszczenia OmniDirt, który dostosowuje siłę czyszczenia, ale też analizuje kolor wody pod kątem jej czystości tak, by wiedzieć, czy podłoga faktycznie została doczyszczona po mopowaniu. Jest to sprzęt premium, ale też nie najdroższy na rynku i oczywiście pewnie nie zaskoczy nikogo, że też tutaj Dreamy miało sporo tańszych rozwiązań, bo wydaje mi się, że tak naprawdę konsekwentnie rozwija każdą półkę cenową. Mamy tutaj sprzęty zarówno z serii D, jak i L, sprzęty, które także mają stacje gromadzące na przykład brudną wodę, ale też sprzęty, które tak naprawdę musimy opróżniać po każdym sprzątaniu. Jeżeli mamy mniejsze potrzeby, mniejszy budżet, to tutaj także znajdą się takie rozwiązania. Ważne, żeby wszystkie działały inteligentnie, ważne, żeby wszystkie skanowały pomieszczenie i omijały przeszkody w zdolny sposób. Patrząc na to, co Dreamy robi w swoim najmocniejszym robocie, wydaje mi się, że potencjał na takie omijanie przeszkód tutaj jest spory. I wiem, że roboty autonomicznie odkurzające i mopujące nasz dom są ekscytujące, ale spójrzcie na ten model. To jest Dreamy Robotic Mower A1. Ja mam wrażenie, że wygląda trochę jak samochód. Dla mnie wygląda spoko, ale też i ma pewne funkcjonalności, które sprawiają, że nie tylko wygląda, ale i pracuje tak jak trzeba. Robotic Mower A1 ma sporo do zaoferowania w kwestii wyglądu, ale też jest bardzo prosty w obsłudze. Wiele z rzeczy, które się w nim dzieje, przypomina to, co dzieje się w robotach sprzątających mieszkania. Także na przykład nie ma tutaj potrzeby instalowania anten RTK czy okablowania wokół terenu, którym ma zająć się robot koszący Dreamy. No chyba, że jest problem z zasięgiem internetu, no to wtedy wiadomo, trzeba wzmocnić sygnał Wi-Fi. A sama procedura konfigurowania i też mapowania terenu ma zająć według producenta około 15 minut. To nie jest dużo czasu. Na miejscu nie mogłem tego sprawdzić, bo robot po prostu sobie czekał i pozował, no ale jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę oferuje, no to widać, że jest duży przycisk stopu, jest też część ustawień, które możemy kontrolować bezpośrednio z poziomu robota, nie wszystko musimy włączać z poziomu aplikacji, no i oczywiście dodajemy mapy, dzielimy na strefy, też jest to konstrukcja, która jest odporna w standardzie IPX6, także nie ma problemu z deszczem, natomiast jeżeli deszcz się zdarzy, no to ten robot się schowa po to, żeby uniknąć gradu i jakichś innych nieprzyjemności wynikających z zalania go wodą. Jest to pracuś, bo dziennie skosi i tak około 1000 m², a jego maksymalny obszar działania jest dwukrotnie większy. Zatem, gdy tylko wyjdzie słońce, weźmie się do roboty. Przy codziennej eksploatacji linki powinny wytrzymać od 6 do 8 tygodni, co oczywiście zależy chociażby od wysokości przyciętej trawy. Ta może mieć od 3 do 7 cm wysokości. Mamy taką opcję regulacji. Mam nadzieję, że ten sprzęt działa tak dobrze, jak wygląda, bo jest to początek rozwiązań producenta w tym obszarze i niebawem doczekamy się następnych modeli, w tym bezpośredniej kontynuacji Robotic Mower A1. Na targach były też oczywiście inne rozwiązania, o których może nie będę mówił aż tak dużo, bo przyznam szczerze, aż tak się nie znam. W asortymencie Dreamy są także urządzenia do pielęgnacji włosów, natomiast żaden
Hair Miracle, bo tak nazywa się jeden ze sprzętów, już tutaj nie pomoże. No akurat te suszarki, trzeba przyznać, że całkiem dobrze wyglądają i Dreamy Hair Miracle swoimi technologiami wydaje mi się, że będzie warta swojej ceny, podobnie jak Dreamy Air Style, który ma szereg końcówek i można sobie te włosy napuszyć, można je wygładzić, można je poprawić, można pozbyć się nierównych końcówek, ale można też po prostu je wysuszyć. A jeżeli chcecie zobaczyć na targach te wszystkie rozwiązania, no to zapraszam na Electronics Show, ono trwa do 23 czerwca i z tego, co mi się wydaje, wstęp jest darmowy, także można po prostu sobie pochodzić, posprawdzać i w sumie zdecydować, czy są to sprzęty warte zakupu. A więc tak właśnie wygląda stoisko Dreamy. Jakie produkty waszym zdaniem były tutaj najciekawsze? Dajcie znać w komentarzach. Ja oczywiście zapraszam was do subskrybowania, łapkowania, no i zostania na dłużej. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Zapraszam was do innych filmów. Do zobaczenia. Cześć!